Witamy Was w 11 odcinku Luźnej Gadki. Moimi i Państwa gośćmi będą Artur Pruszkiewicz, działacz i zawodnik, który jest związany z klubem niemalże od początku, i bardzo trener Przemek Skibiszewski, zawodnik i trener KKF-u Konin. Witam. Zaczniemy od początku. Może chciałbym Was zapytać, skąd narodził się pomysł w ogóle na zrobienie takiego klubu w Koninie? Znaczy, może ja zacznę. My praktycznie wszyscy wywodzimy się z Ligi Środowiskowej, bo swego czasu, no parę już ładnych lat temu, Liga Środowiskowa w Koninie była naprawdę bardzo mocna. Gdzieś tam w swoim szczycie to były dwie ligi i ponad 20 zespołów, jeśli dobrze pamiętam. I gdzieś zawsze widzieliśmy, że ten poziom sportowy naprawdę predestynuje nas do tego, żeby spróbować swoich sił w, czy to wojewódzkich, czy ogólnopolskich rozgrywkach. No i zawsze pojawiały się dwie przeszkody, czyli po pierwsze finanse, no i po drugie też trzeba było zebrać grupę osób, która, że tak powiem, organizacyjnie i charytatywnie przede wszystkim chciałaby to wszystko pociągnąć. No i to były rzeczywiście dwie bariery, które wstrzymywały nas przez lata, aż w końcu, no już 8 lat temu, tak, bo to jest ósmy sezon. Tak, ósmy. Znalazła się grupa osób, która, że tak powiem, kolokwialnie się skrzyknęła, powiedziała, że to wszystko udźwignie, no i tak oto właśnie powstał KKF Konin. A jak można powiedzieć, kto jest założycielem tego klubu? Czy to jest jakaś taka grupa osób, czy może jakaś pojedyncza osoba? To znaczy tak, no na pewno głównymi założycielami są obecni członkowie zarządu, tak? Bo to z ich inicjatywy. No i tutaj na pewno trzeba zaznaczyć osobę Arka Hoffmana, bo jak gdyby on też tutaj był udziałowcem w tej lidze środowiskowej i duży też kładł nacisk, żeby zrobić coś więcej, tym bardziej jak ta liga się tutaj zakończyła, można powiedzieć wygasła, tak? I przez jakiś czas tutaj nic się nie działo, można powiedzieć, na hali Rondo i z rozgrywkami halowymi, dlatego też tutaj oprócz tego obecnego zarządu, który jest w tym momencie w KKF-ie, na pewno osoba Arka Hoffmana też miała tutaj duży wpływ na to, że ta inicjatywa jak gdyby powstania drużyny futsalowej powstała. Okej, okay, a jak wyglądały takie początki, takie pierwsze początki, jak zaczynaliście w ogóle pierwszy sezon w rozgrywkach tych futsalowych? Znaczy, tak jak powiedziałem, większość nas wywodziła się z tej ligi środowiskowej, więc tutaj, tak jak Przemek powiedział, zarząd obecny, no tak naprawdę gdzieś już z nami w trakcie tych rozgrywek konsultował, tak? Gdzieś tam zasięgnął języka, kto byłby gotowy do tego, żeby właśnie w tych rozgrywkach wystartować, kto miałby tworzyć trzon tego zespołu, więc dzisiaj można powiedzieć, że praktycznie połowa zespołu no jest z tym KKF-em od początku, tak? Więc tutaj mówię akurat podwaliny sportowe, jeśli chodzi właśnie o chęć zawodników, no były bardzo dobre, więc tak jak mówię, no z Ligi Środowiskowej zostaliśmy na początku wzięci i kilku z nas no do tej pory w KKF-ie gra i to, tak jak widać, z całkiem niezłymi wynikami. Gracie też na dużych boiskach. Jak dzielicie ten czas grając na trawie i tutaj? No nie jest to proste pogodzić duże boisko z futsalem i tak dalej. Przede wszystkim fizycznie jest to na pewno ogromne wyzwanie dla zawodnika, tak, żeby pogodzić to wszystko, żeby skupić się w 100% jak i na dużym boisku, jak i również na futsalu, ale jeżeli to jest pasja, jeżeli to jest w pewien sposób miłość, tak, do piłki nożnej, no to łatwiej to wszystko przychodzi i łatwiej można to wszystko pogodzić. Jest to na pewno poświęcenie, tak, bo mało nas jest w domu, tak, i gdzieś tam można powiedzieć, przejeżdżamy z treningu na trening, z meczu na mecz. Teraz też była podobna sytuacja w sobotę, gdzie część zawodników z dużego boiska jechała na mecz futsalowy i tak dalej, czego no niestety efekty gdzieś można dostrzec w końcówce tego spotkania, bo gdzieś tam fizycznie nam przeciwnicy odjeżdżali i tak dalej, ale no nie wyobrażamy sobie, żeby dalej tego nie kontynuować, tak? Dla futsalu jest to jakaś przeszkoda, bo łapiemy jakieś nawyki i na pewno trudniej nam się przestawić z dużego boiska na halę, bo tej hali w ciągu roku jest troszeczkę mniej, ale no nie wyobrażamy sobie, żeby dalej tego nie kontynuować, tak, żeby tylko iść w jednym kierunku, bo zaczynaliśmy na dużych boiskach, tak, od dzieciaka gdzieś tam każdy z nas zaczynał na dużym boisku i chcemy dalej to kontynuować. Może przyjdzie taki czas, że będzie trzeba postawić wszystko na jeden kierunek. Na tą chwilę to łączymy. Jest to wyzwanie, ale dobrze nam z tym. A jak wspominacie mecz z drużyną z Ekstraklasy? Mowa tutaj o Pucharze Polski z Konstraktem Lubawa.
Ogromne, ogromne wyzwanie, doświadczenie, tak, bo jakby nie było, no to od takiego przeciwnika to tylko można się czegoś pozytywnego nauczyć, tak. Żartobliwie można tutaj stwierdzić, że Konstrak po naszym meczu rozpoczął marsz ku Mistrzostwu Polski, tak, w futsalu, natomiast tak już naprawdę już typowo gdzieś tam co wyciągnęliśmy z tego meczu, no to każdy z nas, jak go oglądał i tak dalej, no to same pozytywne rzeczy, tak, od stałych fragmentów poprzez rozegranie, no i możliwość rywalizacji z najlepszymi zawodnikami futsalowymi, nie tylko tutaj w Polsce, czy nawet i Europie, tak, no bo to mówię, tam takie nazwiska jak Pedrinho, no to naprawdę pełen podziw. Pozytywne emocje, tak, jeżeli będzie okazja kolejny raz zagrać z przeciwnikiem takiego kalibru, no to dla nas jak najbardziej pozytywne wyzwanie i jesteśmy za, żeby jak najwięcej takich spotkań rozgrywać. A jak oceniacie ten sezon przed awansem do pierwszej ligi? Był to trudny sezon? Na pewno każdy sezon był dla nas trudny, bo tak jak Przemek powiedział, już samo to, że łączymy granie na trawie z grą na futsalu, no to jest bardzo duże wyzwanie. Samo to, że ta kadra jest właśnie niestabilna. Przemek, który jest trenerem, no też nie ma pewności do końca kto, kiedy, gdzie zagra. To też jest wiadomo większa podatność na kontuzję, więc zawsze to było dla nas wyzwanie. No my jako takich celów sobie nie stawialiśmy sportowych, że to ma być awans i tak dalej. Oczywiście jesteśmy ludźmi ambitnymi i zawsze wychodzimy po to, żeby wygrać, niezależnie od tego, kto przyjeżdża, tak? Nawet jak Przemek powiedział, tutaj przyjechał Konstrakt, to też rzeczywiście chcieliśmy pokazać się z jak najlepszej strony i wychodziliśmy z wiarą w zwycięstwo. Więc ten sezon był dla nas wyzwaniem na pewno, ale on się jakoś ułożył tak naprawdę bardzo dobrze od pierwszego spotkania, bo przyjeżdżała tutaj Wiara Lecha, która naprawdę była niesamowicie zmotywowana i od początku głośno mówiła o tym, że idzie na awans o pierwszą ligę, a przyjechali do nas, przegrali 2-0, no i potem rzeczywiście jakoś ta seria spotkań zwycięskich poszła, praktycznie od początku byliśmy na pierwszym miejscu, mieliśmy chwilową zadyszkę, gdzie właśnie pojechaliśmy do ostatniego zespołu w tabeli i przegraliśmy w szóstej kolejce i potem na początku nowej rundy przegraliśmy z Wiarą Lecha, no ale potem znowu seria 5 zwycięstw, no i mogliśmy świętować właśnie we wrześniu awans do pierwszej ligi. Okej, okay. Inaugurację pierwszej ligi zaczęliście od zwycięstwa z zespołem z Gniezna. Jak oceniacie przygotowania do tej pierwszej ligi? Były to jakieś inne przygotowania, czy tak samo jak przygotowaliście się do drugiej ligi? Zdecydowanie to były inne przygotowania, tak? Wcześniejsze przygotowania nie mogę nazwać, że były gdzieś tam lekceważone, tak? Natomiast przede wszystkim były krótsze. Były krótsze, tak, bo sezon zawsze, czy to wcześniej trzecioligowy, czy drugoligowy, to były krótsze sezony. Było mniej drużyn, była krótsza rywalizacja, więc tak naprawdę bazowaliśmy tylko na tym, żeby poczuć halę, tak? Bo każdy z nas fizycznie był przygotowany z dużych boisk, tak? Bo gdzieś tam latem rozpoczynaliśmy okresy przygotowawcze na dużych boiskach i potem jak gdyby wchodziliśmy z marszu w sezon futsalowy i tak naprawdę łapaliśmy tylko halę w kwestii 2 tygodni przed rozgrywkami, żeby tak naprawdę odświeżyć sobie nawyki futsalowe, jakieś stałe fragmenty czy kwestie w rozegraniu i gdzieś tam od nowa złapać tego bakcyla halowego. Natomiast teraz już postawiliśmy sobie sprawę jasną. Jeżeli chcemy wejść dobrze w sezon, jeżeli chcemy coś w tym sezonie osiągnąć i przede wszystkim po każdym spotkaniu odpowiedzieć sobie jasno na to pytanie, czy daliśmy z siebie wszystko, nie tylko fizycznie, ale futsalowo, czyli to, co w sobie mamy najlepszego, bo potencjał jest na pewno ogromny, no to musieliśmy rozpocząć wcześniej ten okres przygotowawczy. I tak się też stało, że w połowie sierpnia ruszyliśmy z przygotowaniami. Była duża praca intensywna pod kątem takim, żeby motorycznie się dobrze przygotować. No i efekty już były w pierwszym meczu, tak, bo gdzieś tam bardzo dobrze wyglądaliśmy motorycznie, nie pękaliśmy przed bardziej doświadczoną drużyną, jaka jest drużyna KS Gniezno. No i też pokazaliśmy kawał dobrego futsalu w mojej ocenie, bo wszystkie bramki, które zdobyliśmy, były naprawdę dobrej jakości, były wypracowane i na pewno każdy z nas zaprezentował się z bardzo dobrej strony i to też jest właśnie pokłosie tego dłuższego okresu przygotowawczego, który mam nadzieję, że też zaowocuje w dalszej części sezonu. Okej, okay, a jakie plany na ten sezon? Czy walczycie o coś więcej niż pierwsza liga, czy może o utrzymanie się w tej lidze? Ekstraklasa, tak? Patrząc realnie, myślę, że celem sportowym na pewno jest utrzymanie się w tej lidze. My, tak jak powiedzieliśmy tutaj z Przemkiem, jesteśmy ludźmi, którzy robią to z pasji, interesujemy się, więc też widzieliśmy wcześniej, już nawet grając w niższej lidze, jak grają zespoły pierwszoligowe, widzieliśmy, jakie to jest wyzwanie, więc już wchodząc z tej pierwszej ligi, na pewno celem sportowym, takim strategicznym cały sezon jest utrzymanie się po prostu w tej lidze.
złapanie doświadczenia, rozwój indywidualny zawodników i ugruntowanie takiej swojej pozycji, jeśli chodzi o KKF na pierwszoligowych parkietach. Być może w trakcie sezonu gdzieś te cele będą weryfikowane, tak? No ale to myślę, że będzie można realnie ocenić po pierwszej rundzie. Na razie po dwóch kolejkach, tak jak widzimy, w meczu domowym poszło nam super, w meczu wyjazdowym również też z niektórych gdzieś tam przeszkód, tak jak Premek powiedział, niepełny skład. No, przegraliśmy z futsalem w świecie, więc myślę, że najbliższe kolejki pokażą nam tak naprawdę, czy to utrzymanie to będzie cel jedyny, podstawowy, czy być może jakoś to będzie zweryfikowane. No, na pewno organizacyjny cel to też jest gdzieś podołać temu wyzwaniu, no bo tak jak tutaj też powiedzieliśmy, no jeździmy już naprawdę po połowie Polski, można powiedzieć, jeżdżą, jeśli chodzi o same koszty, no to jest nieporównywalne wyzwanie w stosunku do drugiej ligi. Tak samo gdzieś właśnie godzenie z tego, też poświęcenie tutaj bliskich i rodzin, no bo jeśli mówimy o drugiej lidze, te wyjazdy były o wiele bliższe, a tutaj no można powiedzieć, że praktycznie nie ma nas całymi dniami, tak? Więc no, to organizacyjne wyzwanie też jest duże, no i chcielibyśmy tej ligi się nauczyć też w tym sensie, żeby potem gdzieś w kolejnych sezonach no móc być może powalczyć o coś więcej. Chciałbym Was jeszcze zapytać o kibiców, bo wiem, że z każdym meczem tych kibiców jest coraz więcej i czy czujecie takie wsparcie podczas meczu domowego, że te kibice właśnie są i przychodzą tu, żeby Was wspierać? Oczywiście, że tak. Nawet fajny taki pozytywny odzew jest, gdy rozgrywamy mecze wyjazdowe, bo gdzieś tam nasze strony internetowe bardzo żyją, gdzieś tam wynik jest podawany na bieżąco, strzelec bramki i tak dalej, to widać gdzieś tam po tych komentarzach, to praktycznie wszystko same pozytywne kwestie. Jeszcze się tutaj nie spotkałem przez te wszystkie sezony, a jestem od pierwszego sezonu, że gdzieś tam w gorszych momentach, bo takie też były, czy po porażkach, że jakieś tutaj negatywy na nas spływały ze strony naszych kibiców. Zawsze to było pozytywne wsparcie. No i mecze domowe to już jest, można powiedzieć, jedno wielkie święto, tak? Bez względu na to, kto tutaj do nas przyjeżdża, bo czy to było sezon drugoligowy, czy tak jak teraz ta inauguracja pierwszej ligi, no to trybuny w komplecie i od samego początku głośne dopingi i wsparcie. No i nie ma co się oszukiwać, no hala Rondo swoje robi i czujemy się tutaj bardzo dobrze. Dla nas tutaj każdy mecz jest naprawdę wielkim świętem, no i tak samo dla kibiców, bo nigdy nie było tak, że nasze mecze były nudne, zawsze tutaj się dużo działo. No i to działa w dwie strony. My dajemy kibicom jakąś satysfakcję z naszego grania, a kibice dają nam satysfakcję i nas ogromne wsparcie, tak, które no naprawdę bardzo, bardzo czujemy. Okej, no to z mojej strony to wszystko. Dzięki Wam za rozmowę i powodzenia w pierwszej lidze. Dziękujemy bardzo.